hejście, Mano Ludziska, z tej strony Awaj i witam was już w 8 odcinku z serii Watch Dogs. I tak, nie będę wam dzisiaj zanudzał na wstępie rzeczami, które zrobiłem pomiędzy odcinkami, ponieważ nie było ich zbyt dużo. Wspomnę tylko, że pohakowałem parę anten CTOS-u i to właściwie tyle. Więc tak, nie przedłużając, zabieramy się za misję. Dzisiaj postaramy się ukończyć misję, która nazywa się Delikatne Przedmioty, czyli kolejną, chyba z tego co pamiętam, drugą misję z aktu drugiego. Dobrze, więc tak. Gdzie mamy się teraz dostać? Został wynajęty na Damiena, tak. Trzeba zacząć od właściciela, Roberta. Dobra. Okej. Dobra, więc rozumiem, będziemy musieli... Tak, dotrzeć do... tego tutaj budynku. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, co to jest. Wygląda trochę jak magazyn, ale... życie nie jest magazynem. Znajdź kod dostępu do biura Racina. Dobra, tutaj mnie nie widzisz. A włączmy sobie profiler, jego rozproszmy. Tak. Dobra, on wybuchł. Ale żeby obronić się przed resztą, użyjemy mojej starej, dobrej taktyki. Czyli strzelamy do wszystkiego. Dobra. Dobra, ciebie już tutaj nie ma. Staramy się oczywiście... jakoś w miarę sprawnie, bez żadnej śmierci, to ukończyć. Szczerze powiedziawszy, nie chciałbym zginąć w takim trochę głupim momencie. Zobaczmy, czy ten miał... Nie, ten nie miał żadnego kodu dostępu. Dobra, tutaj nie możemy za bardzo wysadzić, ale możemy go zdjąć. Jak widzicie, zmieniłem też sobie trochę broń. Aktualnie to jest 1911 z tłumikiem, jak ja to tak szybko powiem. Ale tutaj, jak widzicie, też mamy taki fajny pistolet jak złoty 50. Jest to nagroda Uplay. Ja szczerze powiedziawszy, za wykonanie tam jakiejś czynności, z tego już nie pamiętam dokładnie jakiej, mogłem to sobie odblokować. Bardzo fajna broń, teraz zresztą przetestujemy, jak działa. Jest mało celna, szczególnie na, jak tutaj widzicie, na odległość. Dobra, i się ukryjemy. Dobra. Ja tutaj gin w ogóle. Ten przeciwnik jest chyba tak opancerzony, że nie mamy z nim szans. Kurczę, zostaje zabity, dobra. To wiem jeszcze raz, jak widzicie tutaj będziemy mieli do czynienia z niefajnymi przeciwnikami. A, więc jednak nie uda nam się tutaj, nie zginę za bardzo. O, musicie wybaczyć, ale nie jest to takie łatwe. Jak może się wydawać. Dobra, tym razem spróbujemy trochę zrobić to ciszej. Bo przynajmniej spróbuję to nazwać, żeby to było spróbuję to tak nazwać. Użyjemy sobie profilera. A tutaj mamy już wybraną naszą broń. Dobra, teraz spowolnienie. Dobra, i ty już będziesz cicho. Jak widzicie, broń z tłumikiem ma taki dosyć duży plus, że nie alarmuje właściwie przeciwników i to jest dosyć dobre. Dobra, ciebie też tutaj nie ma. Dobra, został nam jeszcze tutaj ten typ. Dobra, nikt nie słyszał, wszyscy są szczęśliwi. Dobra. Bierzemy tutaj podnośnik. Nie wiem, czy to nam się uda, sprawda, dojść, ale mam nadzieję, że tak. A, kurczę, chyba się nam nie uda tutaj wejść. Tutaj, jak widzicie, mamy troszkę zły kąt natarcia. No, ale trudno. Sobie spowolnimy. Dobra. Tak, jak widzicie, się nie zorientował przeciwnik. Ale z tym już może być lekki problem. Dobra. Spróbujemy tutaj uciec mu. Bo jak wiecie, ten przeciwnik nie jest zbyt dobry. Dobra. No, dobra. Pokonaliśmy go. Jak widzicie, jemu chyba najlepiej strzelać w głowę, więc będziemy, szczerze powiedziawszy, taką taktykę wobec niego na pewno stosować.
Wiecie, tam maska przeważnie... Maska przeważnie nie jest najlepszym miejscem, które zabezpiecza przed jakimkolwiek uderzeniem. No, tam coś zabezpiecza na pewno, ale nie aż tak. A przechodzimy sobie w ogóle nagranie. Tylko potem je sobie odsłuchamy, bo teraz nie mamy czasu. Dobra, i mamy znaleźć tutaj strażnika z biurem dostępu. Tak, konsola z przełącznikiem. Dobra. Tutaj nie potrzebujemy, ale ty nam teraz się już przydasz. Tak, nie potrzebujemy ciebie, ale się przydasz. Dobra, i tutaj możemy sobie to skakować. Tak, jesteśmy już od razu na miejscu. Dobra. I któremu mogę skakować kamerę? No zawsze się przyda. Dobra. Tutaj nam chyba nie jesteś potrzebny. Poznać. A nie, jesteś jednak potrzebny. Dobra, hakuj. Rolować, wystarczyłem ci. Aha. Now you've complicated things. Who's this guy after me? Did you send him? I didn't send him, but I probably should have warned you about Aiden. You gotta help me. I'll tell him everything I know. That's exactly why you don't know anything. He's not gonna be happy when he finds that out. Fuck, man, what do? Whatever you can. Good luck. Dobra, więc już wiemy mniej więcej, kim jest osoba, na którą... która nasłała po prostu na nas, szczerze powiedziawszy, pościg. I wiemy mniej więcej wiemy o niej mniej więcej tyle. No więc musimy ją teraz obezwładnić, co myślę będzie... Nie wiem, trochę trudne, bo szczerze powiedziawszy... nie wiem za bardzo, jak dosyć, nie wiem, niedużym tempie dostać się kogoś, kto jedzie autem. Jeszcze się porusza dosyć szybko. A wejdziemy sobie o to. Przy okazji spróbujemy go zaznaczyć na mapie. Nie wiem, czy tak się w ogóle da, ale chyba się da. Tak, da się. Istnieje poza zasięgiem. Jest w zasięgu, spokojnie. Wrogowie są w pościgu, świetnie. Na pewno przydatna informacja. A, ale ja tym daleko nie zajadę, szczególnie przy moim skillu. Bezwładnie. Wiecie co, chyba nam się to nie uda. No, niestety nam się nie udało. Dobra, ale spróbujemy do trzech razy sztuka, jak to ludzie mówią. Zobaczcie, za dzisiejszy fail, ale szczerze powiedziawszy, nie przygotowałem się na taką ewentualność, można by powiedzieć. No, już tutaj nie będziesz żył. Zrobimy sobie tutaj autko. Niedostępne w trakcie misji, chamskie. No, bardzo chamskie, bo jeśli ktoś, szczerze powiedziawszy, nie... O, tutaj w sumie jest autko. Chciałem powiedzieć, jak ktoś, szczerze powiedziawszy, nie ma czym kogoś dogonić, to będzie naprawdę niefajna rzecz. Dobra, i mamy ten cel obezwładnić, więc w sumie chyba się liczy też zabić. Jak ta gra to tak pięknie tłumaczy. Dobra. Tym jak widzicie, już mamy trochę większe szanse, bo autko jest trochę szybsze. Nie mogę oczywiście obezwładnić sygnalizacją, bo to jest chyba najlepsza rzecz, jaka przychodzi mi w ogóle do głowy. Dobra. Obezwładnij, dobra. Już się zatrzymał typ. Dobra, i ciebie tutaj dotłuczemy. Cieknij z pościgu. Tak, pewnie nas teraz zabiją, świetnie. Tak, świetnie, zabili nas, świetnie. Ale ja nie miałem jak się wycofać. Dobra, to 4 razy sztuka, świetnie. Naprawdę wybaczcie za totalne fejle, ale... Powiem wam tak, jeśli twierdzicie, że da się inaczej, to naprawdę spróbujcie, bo nie jest to takie oczywiste. Nie zawsze da się zrobić coś za pierwszym razem. A, dobra. I mamy autko. Dobra, do 4 razy sztuka, jak już to mówiłem. A, dobra. Bierzemy tutaj sobie bramę. Teraz spróbujemy jeszcze być wcześniej przed nim, chociaż nie uda się pewnie. No.
No dobra, jedź, jedź, jedź. I teraz się postaramy obezwładnić. Dobra. Będziemy wysiadać z auta, to po prostu się przejedziemy, gościu. Tak. Tak będzie szybciej! Dobra. Teraz mamy oczywiście uciec przed pościgiem. Bo szczerze powiedziawszy, na pewno nam, myślę, to wyjdzie na plus. Dobra, tutaj most za sobą zamkniemy, bo szczerze powiedziawszy, powinno to spowolnić trochę wrogów. Ej, wybaczcie za moje bardzo utalentowane używanie auta, ale zdarza się tak, że mi się po prostu jeździć nie chce. I wychodzi na to, że dziwnie prowadzę, ale myślę, że aż tak to nie przeszkadza. Dobra, nie udało nam się uciec. Po czterech próbach zajęło nam to 10 minut łącznie cała misja, więc nie jest tak źle. Szczerze powiedziawszy, że sądziłem, że zajmie to trochę długo. Gorliwy, mało powiedziane. No będziemy sobie chodzić po płocie, ale nie da się. You get to talk to Nikki once you have something useful to give me. Follow that IP address and then we'll talk. Right now, you're just wasting my time. Dobra, delikatne przedmioty ukończono. Mam nadzieję, że... nie wiem. Mam nadzieję, że aż tak wam to nie przeszkadzało, że szczerze powiedziawszy zajęło nam to dosyć dużo czasu, ale wiecie, udało się. I to jest w sumie najważniejsze. Dobrze, myślę, że starczy nam jeszcze czasu na zrobienie kolejnej misji. Dobra. Owl Motel. Musimy sobie pójść tutaj. Tak, będziemy... właściwie możemy podróżować do kryjówki, będzie najszybciej. Bo właśnie tam się dzieje. Tam zaczyna się kolejna misja. W sumie to dosyć dziwne. Dobra, i następna misja, zaraz zobaczę, jak to się w ogóle nazywa. Kampania. Zabezpieczenie, dobra. Zaczynamy sobie kolejną misję. Bardzo szybki, widzicie, podróż. Nie, bardzo szybka podróż, nie musieliśmy tutaj za dużo ingerować. Dobra, więc musimy teraz znaleźć adres IP. W ogóle fajny ten system, to jest coś w połączeniu, myślę, Linuxa i Windowsa, jak tak patrzę. Bo szczerze powiedziawszy, inny system nie przychodzi mi do głowy. Hej, to mnie. You called me here. Shit. Tak. Have a lot on my mind. Ja masz dużo na głowie. Okay, come here, take a look at this. Who is she? I don't know, the file's corrupt. You have any ideas how to make the video play? This isn't fixable. You need the original. Running a search on your CTOS access. That's what I wanted to talk to you about. See, I don't think he knows about this. He would have bragged. I know him. Who would have bragged? She might be a lead. Or not. Gotta stay a step ahead of him. Are you in trouble? An IP address. Yeah, you gave that to me. Can you find where that leads? What is all of this? Aiden, answer me. I'm not doing anything until... He took her, Clara. He's using my sister as collateral. Oh my god. The man we traced? Yeah. Damien Brinks. I can't help you. I'm gonna go. We'll talk later, right? After you're done. Shh. Wysadzenie ściany zawsze OP. Dobra. Jak widzicie, tutaj mamy rozwalony troszeczkę dom, ale szczerze powiedziawszy, nie powinno nam to aż tak przeszkodzić. Dobra, mamy chronić... Klarę, z tego co pamiętam, to się Klara nazywała, przed
ludźmi, którzy szczerze powiedziawszy tutaj nas zaatakowali. Tylko szczerze powiedziawszy, znając się, nie będzie to taki łatwy, bo strzelają do nas wszędzie. Dobra, to sobie tutaj ukryjemy. Kurczę, i zostałem zabity, świetnie. A może nie powinienem się wychylać, ale szczerze powiedziawszy, sądzę, że zostało mi dosyć dużo życia, żebym przeżył, więc... jest to trochę dziwne. Nie bacie, że kaszlem, ale no... czasem niestety mam kaszel. Ciebie tutaj już nie ma. Dobra, ciebie też tutaj już nie ma. Teraz musimy sobie zdjąć tych ludzi tutaj na górze. Dobra, musimy teraz poczekać, aż się nam życie zregeneruje. No regeneruj się. Ej, też gin. Dobra. Ponownie czekam, aż nam się życie zregeneruje. A tutaj neutralizujemy. Tak, nawet nie widziałem, szczerze powiedziawszy, co zneutralizowałem, ale... szczerze powiedziawszy, to na pewno byli przeciwnicy. Dobra. Tutaj się wychyl. Wychyl się tutaj, człowieku. No właśnie, tak... tak byłoby szybciej. Dobra, teraz musimy tutaj poczekać, aż życie zregeneruje. Przy okazji możemy powysadzać trochę rzeczy. Tutaj gin. Tutaj też gin. Dobra. I gdzieś tutaj nam został jeszcze jeden. Jak widzicie, zużyłam bardzo dużą ilość naboi. Jeden. Ale niestety na wszystkich wrogów to nie działa. Na przykład na tego. On się porusza, niestety. Dobra. Dobra, teraz musimy się ukryć, bo nie chcę, szczerze powiedziawszy, zaczynać tego od początku. Tutaj nam został jeszcze jakiś gościu. Tutaj mamy snajperów. Dobra. Ty też gin. No gin, powiedziałem, człowieku. Musisz zginąć. No i został nam pewnie tam jeszcze jeden. No wychyl się, wychyl. Wychyl się, człowieku! A nie, tutaj jeszcze został, dobra, krawka. Szczerze powiedziawszy, jest to trochę może mylące, ale czasem mam takie wrażenie, że ktoś jest, szczerze powiedziawszy, niżej, może też być wyżej, teoretycznie. Dobra, szybko, szybko, chodź, chodź. Dobra, mamy tam dotrzeć, to jest pewnie jakiś garaż, szczerze powiedziawszy, nie wiem jaki, ale... Możecie garaż. Musimy oczywiście obejść cały budynek, bo jak żeby inaczej. Takie zaciemnienie, przy okazji zabiliśmy chyba z... nie wiem, paręnaście osób. Dawaj, teraz mamy chwilę czasu, żeby... tutaj pójść. Dobra, nie, zostałem zabity. Naprawdę wybaczcie, ale... to nie jest takie łatwe. Dobra. Kolejny raz sztuka. Naprawdę dzisiaj będzie odcinek, w którym będę naprawdę dużo ginął, więc jeśli komuś to przeszkadza, to nie wiem. To ma problem. Bo nie jest to aż takie łatwe. Dobra, tutaj przy okazji tak. Tutaj wysadzimy sobie skrzynkę. Skrzynka była tutaj. Dobra, chodź tutaj. Tutaj
będzie najlepiej. Już powiedziawszy, jak jest ciemno, to jest dobrze, bo wrogowie nas naprawdę nie widzą, bo są idiotami. Dobra. Dobra. Dobra, i tutaj chodź teraz. Nie mamy autko, tutaj musisz dotrzeć. Wsiadaj do auta, szybko. Szybko, kobieto, wsiadaj. Tak, wsiadaj, świetnie, a ja to co? A ja się nie liczę. Ja się oczywiście nie liczę, więc zginąłem. Dobra, zaczynamy ponownie, naprawdę, ale tam gra mnie już powoli zaczyna wkurzać. Musicie mi naprawdę wybaczyć. Może tutaj zrobię cięcie, zresztą zobaczę. No dobra, do kolejnej razy szukam. Dobra, więc tutaj przynajmniej nam gra dała checkpoint. Cieszę się z tego powodu. No ja mam ucieknąć z okolicy hotelu, ale jak ja mam ucieknąć skąd właściwie wszędzie są przeciwnicy? Ja w sumie może tym auto się posłużymy. Dobra, jedziemy przez ogrodzenie. Dobra. Ucieknij z okolicy hotelu, szanowni, motelu. Dobra, motel, hotel. A jest są dla mnie to są podobne obiekty. Ja wiem, że to się czymś różnią, ale szczerze powiedziawszy, bardzo podobna rzecz. I don't know how to answer that. I know a place where we can talk. Here. Dobra, i takim cudem ukończyliśmy kolejną misję, mianowicie misja zabezpieczenia. Przy okazji dostaliśmy punkty zdolności. Widzicie, już nasze drzewko bardzo się zapełnia. A tak teraz patrzę, co by tutaj się opłacało w ogóle zainwestować. Co jest ciekawego? Zakuć drogą komunikacji. No, na razie się chyba nie przyda. Na razie się może nam przydać. Wiesz, kolczatki, rurociąg z parą. O, to jest dosyć fajna umiejętność. Widzicie, będziemy mogli od teraz wysadzać studzienki, naprawdę rozwalając pół ulicy, jak ja to tak nazwę. Ale wiecie, to tym zajmiemy się właściwie już w następnym odcinku, bo już widzę, dobija 22 minuta. Jedną nogą w grobie, tak. Tą misją zajmiemy się. Czas na w drugim odcinku, czy w drugim, w następnym odcinku, który już, jeśli wszystko oczywiście pójdzie dobrze, będzie w sobotę. A jak na razie ja dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że pomimo dużej ilości faili w tym odcinku, bo zginęłem, kurczę, 6 razy, naprawdę mi się podobało. Jeśli, nie wiem, macie jakieś uwagi, co zrobiłem źle, to możecie mi napisać w komentarzach. Ja oczywiście się myślę zastosuję do nich na następny odcinek i postaram się jakoś uniknąć takowych faili, bo szczerze powiedziawszy te misje wiąże parę rzeczy, podobny mniej więcej schemat. Więc myślę, że jeśli mi napiszecie, to jakoś tam ustosunkuję. Jednakże wiecie, że nie jest to aż takie łatwe, jak może się wydawać. Jeśli gracie w Watch Dogsa, to pewnie będziecie wiedzieć, o co dokładnie mi chodzi, bo misje po prostu robią się albo super łatwe, albo od najłatwiejszych do najtrudniejszych. W zależności, wiecie, jaka jest misja. Więc jeszcze raz dziękuję wam za uwagę, jak wam się podobało, to możecie dać łapkę w górę, a jeśli chcecie być na bieżąco z Watch Dogsem i z przyszłymi moimi seriami, które już zapowiedziałem chyba, nie wiem, 2 miesiące temu, coś w tym stylu, no to zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, więc jeszcze raz dzięki wam za uwagę i trzymajcie się, ludziska, do zobaczenia w sobotę, cześć!